Cześć, siemanko, z tej strony Psycho, witam was w kolejnym odcineczku serii Metro Exodus. Bez błędnego gadania, tym razem lecimy prosto w misję, żeby się tutaj nie zasiedzieć. Cóż, świat nas wita, więc chyba klikamy to i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Na wstępie zaznaczam, dajcie lajka i suba, jeśli wam się podoba to, co robię, dzięki. Nie mogę powiedzieć, że nigdy nie byłem religijny, ale teraz proszę, over Anna. And make the valley cure her of her affliction. In the meantime, Alyosha and I are on a recon mission. We have no idea of what is waiting for us there. Though Alyosha seems convinced that there are going to be crowds of women eagerly anticipating his arrival. If that turns out to be the case, then I have the best companion possible for this mission. Yes, I must say, I'm rather partial to this valley. Take air for one. Makes your head swim. Never smelled air like this in my life. I bet if we spend a week there, it won't just cure Anna. It'll make Colonel grow his feet back. Damn, this is one bumpy ride. The rails are all bent. The whole track seems to be fixing to slide down. I sure hope it can hold our weight. Let's hail the Aurora and tell them to take the other road. Come in, Aurora. This is forward recon. Do you read? Over. Aurora here. Reading you loud and clear. Over. Colonel, sir, this track won't hold the Aurora. Take the main one. Over. Situation is completely awesome, Colonel. Sir, Anna is sure to love it here. Over. Glad to hear that. Carry on. Aurora, over and out. So the plan goes like this. We get to that dam, check it out quickly, and call them over. Just take a look at all this beauty, huh? Don't you want them to see it sooner? Look at that church for a while. Got your friend, but I can see you two are not bandits. I'll help you out if you don't do anything stupid. Gotta run now. Just stay out of sight and you'll be fine. Catch you later. Thank you.
Dobra, wreszcie odzyskujemy naszą kontrolę. Domyślam się, że tak. Nie mamy ze sobą zupełnie nic. Czas będzie znaleźć cokolwiek. To chyba znajdziemy. Tara zardzewiała kusza. No może się przydać. Ile mamy? Jeden nabój. Jeden bełt tak zwany. Dobra. Tu raczej nie mam po co skakać. Mamy wszystko oprócz tego? Mamy. Wzora brak. Palmy to, żeby wszystkie pajęczyny wypalić. No i cóż, zostaje nam kolejny raz zwiedzać wyspę. Może coś z tego będzie. Jakby nie patrzeć. Może coś. Tu się nie rzucajmy w oczy. Bandyci czeka was to samo. Dobra. Wolałbym nie. Słyszę wilki, to bardzo niedobrze. Rabuś? Aha, tutaj. To było. Dobra. Dużo gramy teraz w Call of Duty tak naprawdę. Ciężko jeszcze przestawić na inną grę. Ale postaram się zrobić to jak najlepiej. O, to akurat rozumiem. Jak stąd? Stąd wyjść? Tędy, tak? To warto zwiedzać już. Aha. Na terenie braców wybrzeża wynosi albo zabijemy się tak jak innych. Śmierć intruzą. No, niekoniecznie jestem zainteresowany rychłą śmiercią. Tam nie pobiegniemy. Ktoś się tam wyczynia. Ktoś tu chyba mocno krzyczy. Czemu niby miałbym ci pomóc? The fuckers tied me up so tight I can't feel my arms. Zły, dobra. Nie wiem, czy ja ci mogę pomóc? Czy to jest z sensem? Dobra, cię wpierdolą wilki. Czy nie będę taki. I owe you a big one! And I'll never forget this, I swear! Mogę go teraz zabić? These forest fuckers just left me here for the wolves! No, domyślam się, że... I don't seem to recognize you. Which barrack are you from? You sure have some nice gear. In any case, don't go there alone. I tried, and, well, you know what happened. Ah, these bitches hiding like fucking lizards. I found a way in and was going back already when the fuckers jumped me. Fuck. Fuck. Both legs went to sleep. Can't even move now. I'll wait here till they wake up and go bring the boys. We have a good chance to get a drop on them forest fuckers now. We'll tear them apart like fucking rags. Just look, man. Tell me, which barrack are you from after all? I thought I knew everyone. Are you even from our camp? Niekoniecznie. To, że ci pomogłem, nie znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. O kurwa, śmierć. Podejście numer 2. Nie wiem, co mnie tak podbiło dziwnie, ale chyba ten wystający konar. Mam nadzieję, że się więcej to nie powtórzy. Dobra, no to chyba idziemy w jedną stronę. Chyba idziemy w jedną stronę. Na razie nic nam tutaj chyba nie grozi. Więc możemy sobie zrobić quick save'a. Szczurki, no tutaj chyba troszeczkę grafika dostaje po tyłku rewolwery. Dobra, czy rewolwery? Amunicja do rewolweru. Myślę, że to będzie ten moment, w którym my się pobawimy rewolwerem jak najbardziej. Bo ta strzelba zsiepała strasznie. Naprawdę zsie.
Jakby nie bardzo mam ochotę nią grać. To jest raczej oczywiste. Skoro jest to jedno z najsłabszych elementów mojego gearu, no to jest... Jest do zmiany. Pamiętam, że rewolwer zawsze robił dużą robotę, jakby nie patrzeć. Zastanawiam się, czy zdobyłem wszystkie wyposażenie z przedniego miejsca. Te wyposażenie, bo tutaj zdobywamy te rzeczy. Ta nutka w tle, Boże. No, jeśli chcemy być klimatyczni, to można tak to grać. Mam pada, ale raczej metro nie jest dobre do pada. Inne gry jak najbardziej można by było pograć. Oho. Już tu słyszymy. Do kogo? It's the brethren of the coaster. Take another step and we'll run a rig on you. Aye, another step and you die. Yeah, so beat it, you scallywag. If you know what's good for your ground-loving ass, even one of you drifters we caught today is too much. Dobra. Czyli na razie tak, zero walki. Ja mam możliwość tam w ogóle po tako przejść? Niekoniecznie. Będę raczej nie przeszkoczę. Czy tu jest jakaś wyrwa, którą mogę przejść? Niekoniecznie. Tutaj też nie. Mogę sobie tutaj troszeczkę zwiedzać. Faktycznie eksplorowanie na trudniejszych poziomach nawet wskazane. Aha, oni sobie po prostu stąd poszli, dobra. To. Chciałem kliknąć. Już troszeczkę się tutaj zasypił. No, przydałaby mi się broń palna w razie czego, nie? Treasure. Dobra. Skarby skarbami. A jeśli możemy wejść tutaj, to dlaczego mamy tego nie zrobić? Kolejne przejście gdzieś dalej, całkowicie bokiem. To też o tym pomyślimy. Tobie leży gość. Tobie leży kolejny bandyta. Lalki. Takie lalki są creepy strasznie. Co tu się wydarzyło? Tak, znalazłem wabik. Dobra, ten już, o kurwa, zjedzony do połowy. To możemy przejść. It's been 2 months already. Nobody came for the kids. Viking and Tusha aren't coming back either. The dam workers told they'd give them the lift to the city, but I should have used my authority to stop them from trying. But back then, I still harbored hopes for evacuation too. Vain hopes, as I understand now, for what evacuation could we expect if there's only static on air? Help is not coming. Then again, do we even need help? Our valley was apparently not a target at all. Even the fallout seemed to have spared us. The counter gives me an all-green reading, even directly under the drain pipes. The children are well prepared. All that time hiking was spent well. It will be easy to teach them hunting. We have all the necessities, and what we don't have, we can make ourselves. To hell with doubt. Let's tackle problems as they arise. Survival comes first. Okej, czyli takie typowo, nie wiem, takie plemię rozbitków, nazwijmy to? Weźmy sobie troszeczkę lepszą wersję. Zwyczajnie. Dobra. To jest tylko chyba miejsce po to, żebyśmy sobie zdobyli coś lepszego. Wtedy można będzie zejść tutaj. Ale raczej nie ma to większego sensu.
Dobra, możemy to... Oho, dobra. Aha, czyli to nie był ten problem. Omega sobie tak lubi mignąć. Nie wiem, czy to ono daje znak. Pążeczny. Załóżmy naszą maskę, skoro już tutaj wchodzimy. Gdzie nas to doprowadzi? Będzie zamknięte? Nie, będzie otwarte. Na wszelki wypadek, quick saving. To raczej warto broń wyciągnąć. Gdzieś coś mnie zaraz będzie chciało kurwa zażywać na 100%. Tak mi się przynajmniej wydaje. Za dużo tutaj trupów, aby nic nie było. O, ten to w ogóle. Pierdolną fikołkę. Co to kurwa jest? Już nic. Panie, tu przyszedłem po cholerę, tak naprawdę. Przyszedłem tutaj tylko po to, żeby sobie zabić to gówno? Nie, po noktowizor przyszedłem, dobra. Nie, dziękuję, mamy dzień, więc jestem to totalnie zbędny teraz. Dobra, noktowizor się przyda, jakby nie patrzeć. Możemy stąd w trybie natychmiastowym wyjeżdżać. Jeżeli jeśli będzie możliwość, no to na pewno będziemy biegać w nocy, no bo to jest o wiele łatwiejsze, prawda? Mniej nas widać. Look, I've been thinking about asking all this time. All this pirate stuff, the corpses on the post. Do you guys really think the teacher wanted this? The teacher wanted us to defend ourselves. Well, none of this stuff helps. The bandits have been seen in the village again. Plus, our guys caught a drifter today. This just means they need us to remind them the lesson. That's why we're here. We'll catch a couple and make some fresh scarecrows. Well, bandits, I do understand. They did terrible things here. But this new drifter doesn't look like a bandit. Perhaps he was just passing by. If he is not a bandit, he should have just passed us by, but no, he crawled out of the river here. I say make a scarecrow out of him and keep the others away. I don't know about this, really. Ja bym się tutaj z nimi nie bić. Zwyczajnie nie szukam agresji. Po prostu wyłączmy mu to światełko. Mamy ze zwykłym celownikiem. To nam jest akurat mega niepotrzebne. Chodzi o noktowizor. O-u. Są troszeczkę ograniczeni, bo nie mają latarek. Mam tylko jakieś coś. To jest ten moment, w którym ja chyba spierdalam. Tak czy nie? Mam iść tam gdzieś? Nie, tutaj tak. Na wieżę i przejechać. Uła, koledzy chyba mnie nie za bardzo lubią. A ja przecież nic do nich nie mam. Chyba nie da się tędy wejść. Komandos jesteś. Okej, okay, wolałbym ich nie zabijać. Jeśli mi się uda. To zrobimy tak. Udało się. The drifter's in the bus!
No. Bum, dobra. Ja myślę, że to przyniesie ze sobą te korzyści, bo to jest każde... Każdy obszar w jakimś stopniu jest odpowiedzialny za jakąś, za jakieś postaci. Ty jesteś. O! Ja słyszałem typa z bronią palną. Ten jest tu z jakąś bronią palną, ty. Nie. Nie wiem, czemu się tam ogień z tego pali. Aha, bo on ma takie... Dobra, rozumiem. O, chyba jest trochę pierdol. O kurwa. Dobra. Wiecie co, jest chyba lepszym pomysłem? Quick run. Nie chcę ich mordować. Ja po prostu się będę chciał stąd najszybciej uciec. Raczej wątpię, żeby to był nasz człowiek. Użyłem co będziemy musieli zabić. Wiemy, co będziemy musieli kurwa zabić. To niedobrze i dobrze jednocześnie. Trochę kości. Za dużo tutaj nie ma. Powolutku warto sobie pochodzić. I jak najmniej się wdawać w jakiekolwiek walki, tak mi się wydaje przynajmniej. To jest dobry moment, żeby to wszystko olać. Jakaś... Tomek. O-o. Chciałbym jak najszybciej wejść na górę. O Jezu, przepraszam, biłem się. To przybiegło do mnie. Bo bardzo mało brakowało, żeby mnie to zjadło, hehe. Dobra, tutaj mam jakiegoś safe zona małego. Tutaj możemy przejechać. Jejeń. O kurwa, spadłem. O Jezu, myślałem. Uła. Myślałem, że śmierć całkowita. A jednak nie. A jednak już. No i dobra. Co ja mądrego mogę tutaj zrobić? Oprócz niewiele. Jestem w stanie sobie odpocząć przy ognisku na przykład? Mogę, tak. Dobra, mogę. No to co? Śpimy do... Idziemy do nocy następnej. A, tak odpoczywam, rozumiem. Rozumiem. I teraz gdzie? Mam polecieć tam, tylko czy tam mam jakąś możliwość przejścia mądrego? Ciężko powiedzieć, a co jest tam? Aha, okej. Ktoś tu sobie chyba czeka. I thought we'd fed all of you to the wolves already.
You fucking rapists and murderers! But you just keep on coming! Well, I'm not going to beg you for my life! Teacher, I'm coming to face the final exam! I'm ready! I wasn't a coward. I defended my friends while I could! So you holster your gun? Going to torture me? Do your worst, I'm not afraid! My friends will avenge me. You'll be hung from a post by your own guts. Enough of this charade. I know what you all are. Monsters. I won't ever believe a single one of you. Oh. Teacher, I'm ready. I didn't bully the girls. And pierdolę, kupon. I killed intruders because they would come here, invade our territory to murder and rape. And now I'm ready for the final exam. I have no regrets. Dobrze. Fajnie. Już. Obsrałeś się troszeczkę. Mam nadzieję. Idę zwiedzać jaskinie, jak w The Forest. Za dużo to tutaj nie ma, ale może jest to jakieś podziemne przejście czy coś takiego. To miano czyje wilki nie zjedzą. Też chuj wie. Też kto wie. O kurwa mać! Ja pierdolę, wystraszyłem się. Jebana dziwka. Nie wiem, czy pies, suko. Oh. Ja jeb. No, kurwa, troszeczkę. Ah. Dobra, nieważne. O, jebana krewetka. Dobrze, że urwałem jej nogę. Nie myśli. Ha, czy jest to po prostu jakieś boczne przejście, tak? Tak. Poszedłem tam, nie wiem po co, no szczerze powiedziawszy. Możemy sobie pójść. Także spoczko, spoczko. Już gościu? Garnięty jesteś? Możesz sobie pomyśl. Dobra, mam nadzieję, że tędy wjadę tam z powrotem, no i wrócę oczywiście. No i oczywiście wrócę. Aktualnie chyba pomogli pozbyć mi się całego mojego sprzętu, więc nie mam zupełnie nic. Jest to trochę smutne. Dobra, ale gramy w nocy. Ale gramy w nocy, więc możemy. Chyba jednak nie. Trafiłem chyba. Kurwa, zniknął. Wilki są duchami. Dobra, coś tu wyje. Coś tu wyje, ale postaram się jak najbardziej. Jak najlepiej poruszać się tutaj po górze, żeby nic mnie nie chciało zjeść. To jest jakaś możliwość do tego wejścia? Tak. Tak. Nie.
tutaj, dobra. Metro i parkour, kurwa. To jest to. To, wymotowy tylko, tak. No liczyłem troszeczkę więcej, ale dobra. Jeśli mogę tak zrobić mądrze, to sobie wrócimy tutaj. Po tym baliku, no i sprawdzimy, co jest tutaj. Może leży wilków? Niekoniecznie. Coś tutaj jest, ale to raczej pierdołki. Dobra. Chyba tylko i wyłącznie tam. O kurwisyn! Kolejny skurwysyny jebany steknik. O ja pierdolę no. Gdzie kurwa? Gdzie ty się tu chowałeś? Chuju jeden. Pierdolę na zawał. Jebie na zawał, bez kitu. Już widzę, że muszę zapierdalać na najbliższe drabinki. On mnie coś prawie zjadł w tym momencie. Kurwysyńskie wilki. Coś tam nie wykrywam, ale nic jakoś bardzo znaczącego. Dobra, zanim pójdziemy dalej, zrobimy to w następnym odcineczku, także ja wam pięknie dziękuję, zapisuję i uciekam. Trzymajcie się ciepło.